Jest to cykliczna impreza organizowana z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka jednocześnie. Zatem jest to święto całej rodziny. Co roku na piknik przychodzi coraz więcej osób, a rodzice biorą specjalnie urlop w pracy, aby tego dnia być przy swoich pociechach. Bo taka też jest idea imprezy. Właśnie o to chodzi, żeby spędzić cały dzień bawiąc się z dziećmi. Nie tylko przyprowadzić do przedszkola i biec do pracy, ale poświęcić czas dzieciom. Piknik trwał kilka godzin. Najpierw były występy dzieci, potem występy cyrku, a potem moc zabaw. Dmuchane zamki, zjeżdżalnie, konkursy, wata cukrowa i bańki mydlane. Dzieci mogły pojeździć na koniach i spotkać się z członkami Bractwa Rycerskiego. Impreza mogła się odbyć dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców i hurtowniom spożywczym, które na co dzień dostarczają do przedszkola produkty spożywcze, a przy okazji pikniku sponsorowały poczęstunek. Zabawa jest świetna. Wszyscy się dobrze bawią, są najedzeni, opaleni jak zwykle, bo jakiś sponsor tam wysoko na górze zapewnia nam co roku piękną pogodę. Dla dzieci piknik to głównie zabawa, ale dla rodziców to również świetna okazja do poznania się i do integracji. Dzięki takim spotkaniom praca z dziećmi staje się łatwiejsza i bardziej owocna. Dlatego przedszkole już zaprasza na kolejny piknik rodzinny, który odbędzie się na początku czerwca przyszłego roku.